Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret. Przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, za Jordanię, Galilea pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem blisko jest Królestwo Niebieskie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Jeszcze wczoraj kontemplowaliśmy małe dziecię Jezus, adorowane przez trzech króli z Dalekiego Wschodu. Dziś słyszymy o misji Jezusa wśród ludności z pogańskich terenów Galilei. Bóg przyszedł na świat w ludzkiej postaci, aby objawić się całemu światu, nie jednemu narodowi, ale wszystkim ludziom i narodom. Orędzie dobrej nowiny, którą ogłosił nam Jezus, jest uniwersalne i ponadczasowe. Kłamstwem jest sądzenie, że Jezusowa Ewangelia nie jest już na nasze czasy, albo że została spisana w innej kulturze i dlatego nas nie dotyczy. Ewangelia jest ciągle aktualna i ma moc przemiany życia zarówno poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw. Gdybyśmy tylko zechcieli ją przyjąć, to i w naszym życiu, i w naszym środowisku przynosiłaby owoce takie, jak w życiu tamtych pokoleń. Wielu z nas nazywa samych siebie uczniami Chrystusa, ale niewielu z nas jest w rzeczywistości Jego naśladowcami. Wyczekujemy obietnic i przywilejów przysługujących apostołom, ale obowiązków wynikających z faktu bycia chrześcijaninem już przyjąć nie chcemy. Kiedy w tych dniach słyszymy, że światło Chrystusa odnosi triumf nad ciemnościami ludzkich serc, prośmy, aby to światło coraz mocniej rozświetlało również i nasze serca i umysły, abyśmy poznając Boga widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.